Cześć, Darski, serdecznie znowu wy, Debellumundi, kampania Egiptu Ptolemejskiego. I cóż, ostatnio był wielki bój pod Damaszkiem, teraz oblegamy to miasto. Tutaj garskiem żołnierzy została, która dała radę uciec z bitwy. I cóż, oblegamy to. Tutaj ja powoli naprawiam się z pieniędzmi ogólnie. I naprawdę mi tak strzelił po dochodach ten bunt w Jerozolimie i w Palmyrze, że to jest niesamowite. I ogólnie dalej sytuacja w moim kraju jest taka średnia. Jeszcze mój morderca nie umie nikogo zabić. Dobra, tutaj będę musiał dalej systematycznie wykańczać wszelkich typów nieprzyjaznych mi, którzy się pojawią. Ich dręczyć. Ty całkiem ładne dochody mi dajesz już. Dobra, w ogóle potrzebuję właśnie kupców. Ja chyba kupców werbowałem. No właśnie, mam. Mam tutaj kupca, tutaj nie tak dużo, tutaj całkiem sporo mi da. 88 denarii, 44 denarii, 24. Dobra, idź tutaj. W porządku, i chyba jeszcze. Nie, tu już nie werbowałem kupca. No dobra. Oczywiście wyrobiłem kupca, merchant jest jeszcze tutaj. Szukam standardowo najbogatszego źródła. Dobra, świetnie, daje mi dochód już. Tak więc troszkę poprawia się moja sytuacja. Koniec tury. No i po zdobyciu Damaszku będę musiała wysłać mniejszą armię na Hatrę, żeby ją zajęła. I przygotować już główne siły do ruszenia na Seleukię. Myślę, że jakoś tak to załatwimy. Zapominam ciągle o swoim dyplomacie. Tak w ogóle. Co to za armia mi się pojawiła przy Antiochii? Zostaw mojego kupca, ty barbarzyńco. Dobra, nie pykło mu. Zginął przywódca Brytanii, dobrze, i wydarzenia roku, tylko dwa. Dobrze. Dyplomata mi umarł. Czy mam kogoś, kim mogę wykościć tego typa, bo on będzie mnie denerwował. 40%. Assassin, ready to set. Moving ashore. I kill him. Nie wyszło. Z kim ja pracuję? Dobra. Aha, czyli Kartagina spapetowała Masyliów. No dobrze. I co to za armię tutaj mam? Ej, co to robi Kartagina? What? Skąd wyście się tu wzięli? Dobra, nie wiem. O, tutaj widzę, że ci zebrali armię. Tutaj to oddział połączę. I wycofam część przetrzebionych z tej armii. Z tej armii, przepraszam. Nie wycofam. Bo nie mam gdzie. Dobra, i tak lepiej połączone oddziały mieć. Dobra, wiecie co? Oblegajcie po prostu, a w razie czego... W razie czego odeszemy kolejny atak. Chyba, że to zdobędę od razu.
No dobra. To tak, przyznam, że mi się to bardzo podoba, ponieważ z tego co rozumiem, tutaj będę. Oni po prostu wyjdą z miasta, a ja dostaję miasto. Tak więc. Okej, spoko. Bez rozlewu krwi wymiana. Oni wychodzą z miasta, dają mi miasto, a ja nie wybiję ich armii. Uczciwa oferta, akcept. Lifting the siege is a mercy our enemies would not show. A, no i dobrze. Ich armia opuściła miasto. Świetnie, podoba mi się to. Bardzo fajna mechanika tutaj została wprowadzona. Tutaj te wojska dalej są w fazie tutaj obrońcy, prawda? Miasto jeszcze jest w miarę zadowolone. Okej. Tutaj bym mogła jeszcze dosłać. Tak, przede wszystkim tak, tych tutaj. Proszę. Chwilę też się poblegam. Doślę tutaj. Jeju, w Palmyrze mam zarazy. Nie! To tak denerwuje. Jeju. Dobra, zarządcę do tego, do Damaszku nie wyślę, bo jest zablokowane miasto wojskami dalej. Siedź tu, w takim razie. Zrobię save'a. Nie, no, podoba mi się to. Podoba mi się to, że oni. Okej, spoko, poddamy się, ale wypuśćcie nam wojsko. Więc okej. Oni się teraz wycofali, tutaj bym musiała skoczyć z nimi kolejną bitwę w takim razie. No, przynajmniej bitwa w polu, więc zawsze coś. Zaraz to nawet zrobimy, tylko ja bym chciała tutaj najpierw zająć Bostrem. Zaatakujcie. Nie chcą się poddać. Tak więc po prostu atakujemy. Niech będzie. I sorry, ale wkurzyliście mnie buntami. No niestety. Tutaj świątynia Isis. Wojska się połączą teraz. Ale mnie wkurza, jeju, że mam teraz ten. Budujmy to. Dobra. I będę musiała rozbić te wojska w takim razie. Dobra, udało mi się trochę poszerzyć moje terytorium w końcu. Tutaj nie mam już buntu. Znaczy buntu. Nie mam już miasta na wyniszczeniu. No i dobra, w takim razie bierzemy nasz armię naszego przywódcy i atakujemy tych. Wycofali się. Atakujemy tych. Oni też się wycofali. Przedstawiam wojska tu. Tutaj w ogóle przydałoby się coś zrekrutować od razu jako straż. Choćby nie dyplomatę. Weźmy te dwa oddziały. Trzy nawet. Dobra, to miasto musi się ogarnąć. Kurde. Ale ich wojska uciekają przed nami po prostu głupio. Znaczy głupio, sensownie, bo są na przegranej pozycji, ale no cóż. Tutaj widzę, że jakiś doświadczony dowódca, który jest. Nie jest ich przywódcą frakcji, szkoda. Myślałem, że jest przywódcą frakcji, bo ma takie rozbudowane imię. Seleucus III Caraunus de Watford. Nie, może to miał być jakiś przywódca frakcji w pewnym momencie. No nie wiem, w każdym razie. Zrobimy save'a. Save, ok. I cóż, nasze tutaj. Dwie armie przeciwko w sumie im jednej armii. Czy mają coś tu specjalnego? Nie mają. Nic. Ta armia zostanie rozgnieciona. Tutaj w tej armii mają trochę Baktrian pod dowództwem. Oni mogą stanowić problem. Mają też jeden oddział katafratów, ale to już nie jest problem. Jak oni mają straż generalską? Taką, no dobra. To cóż, poprowadzimy sobie kolejną bitwę. Problem teraz jest mój taki, że ja mam. Teraz muszę zrobić kwarantannę na Palmyrze, dopóki tam nie ogarnę tej zarazy. Tak więc znowu coś, co mi spowalnia kampanię. Jeju. Trochę to upierdliwe jest. Chciałabym za dnia się bić. Rozpoczynamy bitwę i pójdziemy sobie stanowczo górą. Tutaj trochę moja gema jest przetrzebiona, ale jeszcze da radę w miarę walczyć.
Hoplici też oberwali ostro. Dobra, to tak. Te dwa działa hoplitów tu. Te dwa tutaj. Ten będzie wzmacniał gamę dodatkowo. By tu, miecznicy. Jo, tych mieczników w ogóle nie zostało. Dobra. O, no jednak to jest armia, która wymaga teraz przeszkolenia. Uzupełnień, bardzo. Ostatnia bitwa trochę jednak strat mi przyniosła. Łucznicy gdzieś tutaj. Właśnie dla łuczników ja muszę zrobić miejsce. Dobra, wy tu. Wy tu. Wy tu. Ten mały oddział tutaj. Ta falanga będzie mi bardziej tyły pilnowała, podobnie ten oddział. Tylko jazda tutaj została u mnie nieprzetrzymiona tak naprawdę. Dobra, zaczynamy bitwę. Oni się rozstawili, nie wiadomo gdzie. Tutaj są. No dobra, to w takim razie ja tutaj robię grupę całej mojej armii, oprócz jazdy standardowo. I idziecie sobie powoli tutaj. Na to wzgórze. O, tutaj będzie dobrze. Mniej więcej tak. Kawaleria tu. Tu. Wojska sojusznicze tu. Ale walczymy z wielkim dowódcą tutaj, bo tamten dowódca z ich drugiej armii jest naprawdę doświadczony. Tak więc myślę, że będzie to ciekawa bitwa. Ach. Naszym żołnierzom trochę odpoczynku się należy niedługo. Tak myślę. Będzie trzeba wysłać ich do Antiochii tam przeszkolić. Tam już widać wroga. Cała armia w trybie obronnym. Właśnie oni mają dobrych tych chorążych. Zrobione, a one są rzymscy. Nie podoba mi się to. Psy to odbiór. Nie chciałem zatrzymywać. Serio? Nie, to jak teraz samobójstwo, nie uważa się? Fights with horns made of clay. We are winning the battle. Nie wiem, co oni chcieli tym osiągnąć tak naprawdę. Za bardzo. Trochę spowolnimy wojsko. Ale to niewiele. Dobra, wy się już tu rozstawić. Łucznicy bardziej na pozycję. I trzeba wykończyć tych tutaj. Tą bakteryjską kawalerię. Dobra, was widzę, że muszę trochę poprawić w rozstawieniu. Tutaj. Tam jest już nasza jazda. Ostrzelać tych. Falanga trochę do przodu. Nie lubię walczyć z konicą strzelecką.
Miu, co robisz ze swoją armią? Rozstaw się jakoś sensownie tu. Chronić flanki. O, ten generał szarżuje na mnie. Nie wiem, który to jest, bo oni mieli dwóch generałów w innej armii. Niemniej szarżuje na ich i generał. A nie, to jest ten poboczny, bo główny jest ten. Tak, bo ma inną chorągiew. Jeju, zapomniałam! Nie uciekać! Our foe fights with horns made of clay. We are winning the battle. Strzelać do tych. Daj i generał będzie szarżował. Rozstawił się tu. Zaatakować właściwie. Mur tarcz. Wykończyć tych. No jak takie wielkie przywódcy tutaj zabijemy od razu, to będzie to korzystne dla nas. Tutaj to wojsko dalej wspina się na górkę. Dobra, ci łucznicy koni trochę ich nie doceniają znowu. Mi orają strasznie armię. No dobra, falanga. Może tu się rozmieścić. Tu. Łucznicy, poproszę was w różnej formacji, żebyście stanęli tu. Miecznicy tu. No, moment. Was chciałem. O, tutaj. Ten mały oddział tu. Was tutaj poproszę. Praise be to Allah. The enemy's general lies dead. Now his men can okay. Set doom upon them. O, i zginął ten wielki generał, świetnie. By się wracać. Stać. Ale mi się rzuca mój sojusznik do przodu bezsensownie. Dobra, może i dobrze, że on tak robi. Tutaj to będzie wybity. Tak, dotykać tych. Może ja za spokojnie gram. The leader of our allies lies slain. Pray his troops do not lose their will to fight. Rozbici. Ja czy oni stracili generała? Nie słuchałem komunikatu za bardzo. Gdzie jest wasz przywódca? Tutaj jest, dobra, w porządku. Wracacie? Dobra, drugi generał umrał. Umrał. W sumie może taki atak bardziej ma sens w tym momencie. Dobra, przestawiamy się do przodu dalej. Ich wojska tutaj są właściwie rozbite już. Może te... częściowo przynajmniej. Znaczy... no... kurde, trudno ocenić tak naprawdę, jak oni będą sobie radzić jeszcze, ponieważ mają strasznie rozproszone te siły. Ja widzę, że dużo skirmisherów. Missile, Spearman.
Jeden oddział, bardzo dużo. Dobra, cała linia flangi, niech podejdzie tu. Wy tu. Łucznicy tu i wy tu macie trzymać teraz linię. Teraz te moje oddziały na tej flance niech się rozmieszczają. Jeszcze tych łuczników poproszę, co tutaj mam. Tutaj was. To oddział flangi jest tutaj, stoi gdzieś tyły i chroni tyły. Kawaleria, tutaj mam moje trzy oddziały. Nie zaatakują tutaj, to są sami skirmisher, więc... Luz, słuchaj, ci katafraci zostali związani walką, więc moja flanga może na nich uderzyć. Ta flanga, jak tu trzymali flankę. Te są hoplici, trzeba ich oflankować. Tutaj tych zaatakować. Oho, katafrasi się zreflektowali. Szkoda, że w takim momencie. I zreiterowali. Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. No dobra. 50 ich aż zostało. Będę musiał patrzeć, czy oni nie wracają. By się cofnąć troszkę, bo tak w takiej formacji nie bardzo pójdzie wam szarżować na wroga. Zaatakujcie tych tu. Ciekawe, ta fraci rzucili. No właśnie, ja się tego obawiam, że oni szybko dosyć stwierdzą, że jednak chcą walczyć. Że ta ucieczka jest głupim pomysłem. Zatakać tych tu. Potem tych. Dobra, zaraz kolejny oddział. Też się zamał. Ojeju, dobrze. Nie, no to już koniec. Choć oni tak naprawdę niewiele wojska stracili jeszcze, tylko że po prostu już nie mają czy walczyć, bo mieli za mało wojska takiego do walki. A bardzo dużo jednostek, których typu właśnie łucznicy. I to ich w tej bitwie gubi. Dobra, atakować tu. Ta druga armia, a niech atakuje moja. No niech już. By tych jeszcze wyrżnąć. O, nie rozumiem, co robi tamten oddział. Ale dobra. Może mój sojusznik ma przemyślaną jakąś głębszą taktykę, której ja w tej chwili nie rozumiem. Prawdopodobnie tak. Ej, jeju. Ty. Dobra, nie atakuj, wracaj się. Ja widzę, że jednostek ma generał, nie atakuj. Only half the enemy force remains. We must pray they lose their will to fight. Te oddziały mogą wrócić tu. Te tutaj. I czekamy właśnie na tą drugą armię. Znaczy na drugą armię. Tam te parę oddziałów, co tam uciekły. O, dobra, nie parę oddziałów. Co to oni w ogóle mają? Antykatafratów. Mam sporo skirmisherów, więcej skirmisherów. I więcej skirmisherów. Że tutaj konkretnie już tych aż procarzy. Nie atakuj tu generałem, idioto!
Nie, brakuje mi tej opcji. Weź, trzymaj swojego generała na tyłach. Coś takiego, cokolwiek. To jest strasznie denerwujące przy bitwach na więcej niż jedną armię. Nie tylko zresztą w Medievalu, ale też w sumie w każdym totalu, że po prostu twój sojusznik może zrobić wszystko z generałem. Znaczy, no dobra, nie w każdym totalu, bo potem jak w Shogunie wprowadzili dowodzenie 400 jednostkami na bitwie, to już nie, ale potem wcześniej w tym. To samo w Romie, to samo w... Nie, wampire... A, bo... Sorry, teraz mi się porąbało, bo wampire... Wampire nie wchodzą jednostki wszystkie na mapę zazwyczaj chyba, z tego co pamiętam. Nie da się, by weszły dwie pełne armie na mapę. Twoje, tylko potem dochodzą jednostki, chyba. Coś takiego, nie jestem pewna w tym momencie. Jeju, dobra, zostaw się tą falangę. Victory is well within our grasp. In time our foe will surely see this and lose heart. No, został tutaj tak naprawdę ten oddział Kadafratu do pokonania. Within our grasp. Time our foe will surely see this and lose heart. Wracacie? Nie bardzo chcę, żeby mój generał walczył z katafratami. Nie bardzo mi odpowiada taka opcja. Dobra, dwa oddziały tu. Bo już zrób się murdarz. Dobra, ale nie są koszeni przez łuki nawet. I doświadczony strasznie ten oddział jest. Wykończyć ich, tak. Pomarne strzały, ale mi przynajmniej ci się doświadczą troszkę. Nie, mi ludzie oszczędza. Ale serio, mógłby się nie zdawać, by strzeliłaś. Komputer już się wyraźnie zbugował. Pod koniec tej bitwy. Szkoda mi ich trochę. Dobra, została garstka, zaatakować ich. A, to Spearmen, ja myślałem, że to są...
Jeszcze te. Kimmiszerzy. Nie zwróciłem uwagi, co to za jednostka. Never mind. Zostawił mi tam potem. Na koniec. Drive them from the battle. Victory is well within our grasp. In time, our foe will surely see this. Dobra, niech oni sobie idą do nas. Ja tutaj wykończę tych. Myślałem, że oni już sami skimmiszerów mają, a nie ten. Nie zacząłem uwagi, że jeszcze włóczników mają. Jeden oddział. Wybijamy wszystkich. Standardowo. I tutaj dobić. A mi nic awansowało, a nie. I generał przeżył. To coś nowego u mnie, prawda? O, 305 straconych. No dobrze. Spore straty, ale niech będzie. Execute. I tak, ogólnie armia naszego władcy musi iść na przeszkolenie. Cała. Ta armia... Ojej, tu generała straciłem. Właśnie tak mi się udało, że miałem taki komunikat. No dobrze, obejmujesz dowództwo tą armią. Tutaj wojsko z Antiochii idzie do Sidon chwilowo. To wojsko wchodzi tutaj. A to wojsko broni tego miejsca. No i tutaj potrzebuje stanowczo uzupełnienie w końcu. No, dobra. W takim razie, zacznijmy generała, super. W tym miejscu kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do kolejnych, gdzie będziemy iść na tutaj, na Seleukię. Prawdopodobnie. Albo na Hatra najpierw jeszcze. Chyba Hatra będzie trzeba zrobić w pierwszej kolejności oczywiście, a potem Seleukia. I reszta tutaj Mezopotamii, w tym Babilon. No to pójdziemy na cały ten teren, zajmijmy Mezopotamię. No i wtedy myślę, że... Ojeju, oj... Kurde. Dobra. Będzie trzeba szybko atakować, ponieważ tutaj przegrali Partowie. Cholera. No, Partowie przegrali niestety. Zostali zepchnięci najpierw przez tych Hindusów, a potem przez Seleucydów. I bronią się tylko tutaj, w swojej stolicy. No to będzie trzeba ich ratować. Choć myślę, że po stracie takiej ilości tutaj... Jak uderzy mi jeszcze na Seleukię, to wtedy Seleucydzi powinni troszkę przystopować i może uda się uratować tutaj Partów. Mam nadzieję. Chciałabym mieć takiego sojusznika jednak dalej. No dobrze, w takim razie tutaj dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Papatki!